Witajcie na moim kanale. Zanurzmy się w narrację, która rozpali twoją wyobraźnię. Zacznijmy dzisiaj opowieść od przedstawienia kilku osób. Greg Thompson, ciężko pracujący kierownik budowy z Melbourne w Australii. Jest niezawodny, uczciwy i oddany. Wychował swoją córkę Emily z mocnymi wartościami. Jego szorstka zewnętrzność kryje wyraźliwe serce, które życie nieraz zraniło, ale które pozostało niezachwiane wobec jego bliskich. Sophie Wilson to była żona Grega, dyrektorka marketingu w Sydney, elegancka, wyrafinowana i ambitna. Cechy, które początkowo przeciągnęły Grega, ale później stały się źródłem ich rozłamu. Małżeństwo rozpadło się, gdy Sophie miała romans z Danem, zostawiając Grega załamanego. Dan Murray, chłopak Sophie, obecnie wysoko postawiony wykonawca w branży marketingowej. Jest uroczy, mówi pięknie i potrafi manipulować ludźmi dla swojej korzyści. Greg zawsze miał swoje podejrzenia, ale romans Sophie z Danem go zaskoczył. Emily Thompson, jedyna córka Grega i Sophie, utalentowana organizatorka wydarzeń mieszkająca w Sydney. Emily tkwi między życiem swoich rozłączonych rodziców. Chociaż w głębi serca uwielbia swojego ojca, wpływ matki i zawiłości ich rozwodu oddaliły ją od niego. Greg Thompson sączył swoje wieczorne piwo po długim dniu pracy, gdy jego telefon zadzwonił. Siedząc samotnie w swoim małym, ale komfortowym mieszkaniu na obrzeżach Melbourne, Greg spojrzał na ekran, mając nadzieję, że to Emily. Nie rozmawiali od tygodni, był zaniepokojony, jak i do jej przygotowania do ślubu. Ale to nie była wiadomość od Emily. To było zdjęcie, zaproszenie na ślub. Patrzył na nie, czując, jakiego jego serce tonie. Zaproszenie nie było skierowane do niego, ale zdjęcie zostało opublikowane na Instagramie Emily. Było eleganckie, wydrukowane złotymi literami, z delikatnymi, kwiatowymi wzorami. Jego serce skurczyło się, gdy przeczytał szczegóły. Emily i Lucas biorą ślub 12 października na posiadłości Golden Hills w Sydney. 12 października. To było jutro. Greg poczuł, jak krew odpływa z jego twarzy. Wiedział, że ślub się zbliża, ale zakładał. W zasadzie miał nadzieję, że Emily po prostu zapomniała wysłać zaproszenie. Na pewno nie wykluczyłaby go z najważniejszego dnia w jej życiu. Nie mógł złapać tchu. Jego własna córka wykluczyła go z własnego ślubu. Jego myśli wróciły do rozmów, które mieli kilka miesięcy temu, gdy Emili się zaręczyła. Oferował pomoc w zapłacie za wesele, prowadzenie jej do ołtarza i wsparcie w każdy możliwy sposób. I odpowiedź zawsze była taka sama. Nie martw się, tato. Robimy to na małą skalę. To było kłamstwo. Musiało tak być. Greg przewijał komentarze pod postem na Instagramie: setki. Starzy znajomi, rodzina, ludzie, z którymi nie rozmawiał od lat, wszyscy gratulowali Emilii. Wszyscy wiedzieli o ślubie, oprócz niego. Serce Grega waliło, a ręka mu się trzęsła, gdy odkładał telefon. Wspomnienia z dzieciństwa Emilii przylatywały przed jego oczami: rodzinne wakacje, opowieści na dobranoc, nauka jazdy na rowerze. Był przy niej przez to wszystko, kochając ją bezwarunkowo, jak mogła, tak odwrócić się od niego. Podniósł telefon ponownie, wybierając numer Emily. Zadzwonił dwa razy, zanim automatycznie przeszło to wszystko na pocztę głosową. Spróbował jeszcze raz. Znowu poczta. Frustracja w nim kipiała, ściskał telefon coraz mocniej. Pojawiło się powiadomienie o wiadomości tekstowej. To było od Sophie. Greg nie utrudnia tego bardziej niż trzeba. Emily podjęła swoją decyzję. Proszę uszanuj to. Nie potrzebujemy jutro żadnych dramatów. Dramatów, uszanować jej wybór. Grek z trzaskiem rzucił telefonem na stół. Jego była żona z pewnością miała swój udział w tym. Nie trzeba było geniusza, by domyślić się, kto będzie prowadził jego córkę do ołtarza. Dan. Człowiek, który ukradł mu Sofii, człowiek, który wkradł się do ich życia, udając przyjaciela rodzinę. Grek zawsze coś podejrzewał, ale nigdy nie wyobrażał sobie, że dojdzie do tego. Przez lata Greg starał się zostawić przeszłość za sobą iść naprzód po zdradzie Sofii z Danem. Ale teraz, wiedząc, że to Dan będzie stał tam, gdzie on powinien, prowadząc Emily do ołtarza, to było zbyt wiele do zniesienia. Został zastąpiony w swojej własnej rodzinie, jakby już się nie liczył. Greg nie zawsze był tak oderwany od rodziny. Był czas, gdy życie było dobre, nawet powiedzmy szczęśliwe. Oni i Sophie poznali się, gdy mieli po dwadzieścia kilka lat, oboje byli świeżo po szkole. Pracowali nad budowaniem wspólnej przyszłości. Greg zaczynał jako stolarz, zanim w końcu znalazł stabilną pracę jako kierownik budowy. Pobrali się młodo, mieli wkrótce potem Emil i przez jakiś czas wszystko było pięknie. Ale gdy kariera Sofii w marketingu nabrała tempa, ich związek zaczął się zmieniać. Sofii nie wystarczało już proste, ugruntowane życie Greka. Pragnęła ekscytacji, czegoś więcej niż to, co Grek mógł jej zaoferować. Późne noce w biurze, podróże służbowe i imprezy networkingowe zaczęły tworzyć dystans między nimi. Ale Grek ją kochał i wierzył w małżeństwo. Ignorował ostrzeżenia, Sofii wracała coraz później, śmiała się, gdy pisała do kogoś późną nocą i zaczęła się więcej stroić na wydarzenia firmowe. Grek nigdy nie był zazdrosny, ale co do dana, Moraja, coś w nim mu nie pasowało. Był zawsze wokół Sofii, zawsze żartował na koszt Grega. Ale Grek ufał Sofii, przynajmniej chciał ufać. Pewnego wieczoru Greg znalazł flirt, który odbywał się między Sofii a Danem. Nie był typem człowieka, który szpera, ale coś było nie tak przez miesiące i potrzebował odpowiedzi. Zobaczył ich wiadomości tekstowe, zalotne wiadomości, które nie pozostawiały wątpliwości. Jego serce się rozpadło, gdy zdał sobie sprawę, że jego żona miała romans. Gdy skonfrontował Sofii, ona nie zaprzeczyła. Zamiast tego spojrzała na jego z mieszaniną litości i frustracji, jakby czekała na moment. Greg, nie byliśmy szczęśliwi od lat, potrzebuje więcej, Dan mnie rozumie w sposób, jaki ty nigdy nie mogłeś. Te słowa raniły głębiej niż jakikolwiek nóż. Rozwód był gorzki, a podział zostawił Greka zdruzgotanego. Emili w w wieku nastoletnim, zmagała się z nagłym przewrotem. Dzieliła swój czas między skromne mieszkanie Greka a luksusowy dom Sofii. Z czasem wpływ Sofii na Emilii stawał się silniejszy, szczególnie gdy zaczęła swój związek z Danem. Grek zawsze podejrzewał, że Sofia próbowała obrócić Emilii przeciwko niemu, subtelnie trując ich więź ojca i córki. Ale pomimo wszystkiego Grek trzymał się nadziei, że Emilii zawsze będzie go potrzebować, że w głębi ducha zawsze będzie jego małą dziewczynką. Następnego ranka Grek obudził się z ciężarem na piersi. Spędził całą noc, wpatrując się w sufit, przypominając sobie każdą chwilę życia Emilii. Myślał o dniu, w którym się urodziła, jak trzymał jej malutkie ciało na rękach i jak zawsze był jej powodem do przetrwania po rozwodzie. Jego serce było ciężkie ze smutku i złości, ale było coś jeszcze. Determinacja. Grek nie zamierzał siedzieć w domu, pogrążając się w bólu z powodu wykluczenia go ze wesela córki. Nie zamierzał pozwolić Danowi zająć jego miejsca, nie bez walki. Ubrał swój najlepszy garnitur, głęboko granatowy, w którym był na szkolnej uroczystości absolwentu Emily. Był stary, ale elegancki. Uczesał przerzedzające się włosy i spojrzał na siebie w lustrze. Nie był już tym człowiekiem, którym był kiedyś. Lata go postarzały, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, ale wciąż miał w sobie ogień. To był dzień jego córki i zamierzał być tam, czy im się to podobało, czy nie. Grek chwycił kluczyki do samochodu i wyruszył do Golden Hills Estate, malowniczej winnicy na obrzeżach Sydney, gdzie odbywało się wesele. Droga była długa, a jego umysł pracował przez całą drogę. Nie wiedział, co powie lub co zrobi, gdy tam dotrze, ale jedno było pewne potrzebował, aby Emily go zobaczyła, aby wiedziała, że nie opuścił jej, bez względu na to, co Sophie czy Dan mogli jej powiedzieć. Podjeżdżając do posiadłości, Grek poczuł mieszankę podziwu i urazy. Miejsce było oszałamiające. Zielone wzgórza, rzędy winorośli, rozciągające się aż po horyzont i piękna, biała kaplica po środku. Rodzaj miejsca, które Sofii by wybrała, eleganckie i wyrafinowane. To było dalekie od prostego życia, które Greg wyobrażał sobie dla Emily, gdy była młodsza. Parkując kilka metrów od głównego wejścia Greg wziął głęboki oddech. Mógł usłyszeć ciche dźwięki muzyki, pomruk gość mieszających się i śmiech niesiony wiatrem. Nie był zaproszony, ale to już nie miało znaczenia. Stanął na skraju przestrzeni ceremonii, tuż poza zasięgiem wzroku gości. Serce mu waliło, gdy obserwował z oddali, przeszukując tłum w poszukiwaniu Emilii. Najpierw zobaczył Sofię ubraną w elegancką, markową suknię, śmiejącą się z przyjaciółmi, jak gdyby nigdy nic się nie stało. A potem był Dan stojący obok niej, a jego ręka spoczywała na plecach Sofii, gdy rozmawiali z gośćmi. Pięści Grega zacisnęły się na ten widok. To był człowiek, który zabrał mu wszystko. Żonę, rodzinę, a teraz córkę. A potem zobaczył ją. Emily, jego piękna dziewczyna, promieniująca w sukni ślubnej. Stała blisko, z przodu, rozmawiając z druhną, wyglądając wręcz promiennie. Oddych Grega zatrzymał się w gardle. Minęły miesiące, odkąd ostatnio ją widział, a w tym momencie zdał sobie sprawę, jak bardzo za nią tęsknił. Ale serce mu się złamało, gdy zobaczył, jak Dan podchodzi do niej, kładąc rękę na jej ramieniu. Emily uśmiechnęła się do niego. Uśmiech ten powinien być zarezerwowany dla Grega. A potem to się stało. Muzyka zmieniła się, sygnalizując początek ceremonii. Emily zaczepiła ramię Dana. Miał ją prowadzić do ołtarza. Nie, to nie mogło się tak dziać. Nie bez walki. Greg ruszył do przodu, jego umysł pracował. Goście zaczęli zajmować miejsca, ceremonia miała się zaraz zacząć, ale Grek nie mógł pozwolić, aby ten moment minął. Szybko poruszał się w kierunku centrum ceremonii, zanim się zatrzymał. Wzrok gości zaczął przesuwać się w jego kierunku. Ciche pomruki rozmów ucichły, a w powietrzu zapanowała niepewna cisza. Czuł ciężar ich wzroków, ale to mu nie przeszkadzało. Wszystko, co się dla niego liczyło, to Emily, jego córka, która miała właśnie iść do ołtarza z mężczyzną, który zniszczył ich rodzinę. Sophie zobaczyła go pierwsza. Jej oczy rozszerzyły się ze zdziwienia i wyszeptała coś do Dana, który odwrócił się, a jego zadowolony uśmiech zadrżał, gdy zobaczył zbliżającego się Grega. Jego obecność była jak burzowa chmura w słoneczny dzień. Atmosfera dramatycznie się zmieniła. Greg... Sophie zaczęła podchodząc i jej głos był niski i stanowczy, jakby go ostrzegała. Ale grek miał dość ostrzeżeń, milczenia i bycia odsuniętym na bok. Miał dość bycia dodatkiem do własnej historii. Emily, która była skupiona na ceremonii, teraz podniosła wzrok i zobaczyła swojego ojca stojącego zaledwie kilka metrów dalej. Ich spojrzenia się spotkały na chwilę. Grek zobaczył wszystko, co musiał wiedzieć wyrzuty sumienia, strach, a może nawet iskierkę żalu. Tato? Głos Emili był cichy, ledwo słyszalny nad dźwiękiem wiatru szumiącego przez winorośla. Stała nieruchomo, a jej ramię wciąż zaczepione było ramię dana, i umysł wyraźnie zszokowany nagłym przybyciem. Serce Grega waliło, jego emocje były burzą, którą ledwo mógł kontrolować. Ale to już nie chodziło o gniew czy zemstę. Chodziło o to, aby być wysłuchanym, upewnić się, że jego córka wiedziała, co to dla niego znaczyło. Emili. Powiedział greka a jego głos był wystarczająco głośny, by wszyscy słyszeli, ale wystarczająco miękki, by przekazać ból, który gromadził się w nim przez lata. Kocham cię, zawsze kochałem, i myślałem, że to ja będę cię prowadził do ołtarza. Goście poruszyli się niespokojnie, niepewni, jak zareagować, na nagłe, emocjonalne starcie. Twarz Sofii stwardniała, wyraźnie gotowa była interweniować i zakończyć sytuację, ale grek kontynuował. Nie wiem, co się stało między nami, dlaczego czułaś, że nie możesz mnie mieć. Ale jestem twoim ojcem, byłem przy tobie przez całe twoje życie i zasługiwałem, by być częścią tego dnia. Łzy zbierały się w oczach Emilii, jej warga drżała, gdy spoglądała między swojego ojca Adana, który wciąż tam stał niezręcznie. Jego chwyt na jej ramieniu luzował się. Na chwilę Grek obawiał się, że może po prostu to zrobi, że może całkowicie odwróci się od niego. Ale wtedy coś się zmieniło w jej wyrazie twarzy. Strach i zmieszanie zniknęły, zastąpione wyrazem głębokiego żalu. Odsunęła się oddana, delikatnie zdejmując ramię z jego ramienia. Goście wyschnęli cicho niepewni, co się dzieje. Tato głos Emily załamał się, gdy podchodziła do niego. Nie zaprosiłam cię, bo nie chciałam, żebyś się zmartwił. Myślałam, że będzie łatwiej mniej skomplikowanie. Grek potrząsnął, głową mojego oczy były pełnione nieprzylanymi łzami. Łatwiej. Dla kogo? Dla ciebie czy dla nich? Tasza Mili się załamała, a łzy zaczęły spływać jej po policzkach. Przepraszam, Tato, bardzo przepraszam. Trzęsła się, jej dłonie ściskały fałdy sukni ślubnej, jakby się kotwiczyła. Myślałam, że już nie chcesz być częścią mojego życia, że odszedłeś po rozwodzie. Jak mogłaś tak myśleć? Głos Grega zmiękł, gdy zbliżył się, zmniejszając odległość między nimi. — Jesteś moją córką. Zawsze byłaś moim wszystkim. Nastała krótka cisza, zanim Emily rzuciła się w jego ramiona, szlochając na jego piersi. Greg mocno ją przytulił. Jego własne łzy spadały, gdy emocje ostatnich lat w końcu się wylały. Na chwilę czas zdawał się zatrzymać. Goście siedzieli w osłupieniu, obserwując, jak rozgrywa się scena ojca i córki. Sophie stała obok, ramiona miała skrzyżowane na piersi, usta zaciśnięte w cienką linię. Dan, który stał niezręcznie z boku, przesuwał się niespokojnie, ale nic nie mówił. Napięcie między nim a Gregiem było wyczuwalne, ale Greg nie był tu dla niego, był dla Emily. Przepraszam, że cię nie zaprosiłam, tato, szepnęła Emily przez łzy. Mama powiedziała, że tak będzie lepiej, że będzie łatwiej. Grek cofnął się nieco, kładąc dłonie na jej ramionach i patrząc jej w oczy. Wiem, co ci mama powiedziała, Emily, ale to teraz nie ma znaczenia. Jestem tutaj i zawsze będę. Emily skinęła głową, ocierając łzy. Spojrzała za siebie na ołtarz, gdzie Lukas jej narzeczony stał obserwując scenę z wyrazem troski i zrozumienia. Nie wydawał się zdenerwowany, tylko zaskoczony. Emily uśmiechnęła się do niego i od razu poczuła ulgę na sercu. Z głębokim oddechem odwróciła się do swojego ojca. — Czy poprowadzisz mnie do ołtarza, tato? Serce Grega rozpierała duma i ulga. — Oczywiście, że tak. Atmosfera się zmieniła. Nie było napięcia i niepewności. Goście zaczęli się rozluźniać, a niezręczne pomruki ucichły, gdy Emily zaczepiła ramię o ramię swojego ojca. Muzyka zaczęła grać ponownie. Była łagodna i spokojna, a słońce zdawało się świecić nieco jaśniej, gdy szli razem do ołtarza. Idąc obok Emilii, Grek nie mógł oprzeć się uczuciu zamknięcia. Wszystkie bóle i złamania serca ostatnich lat zaczęły znikać z każdym krokiem. To nie był idealny dzień, który wyobrażał sobie jako ślub córki, ale był prawdziwy. W tym momencie nic innego się nie liczyło, tylko więź między ojcem a córką. Gdy dotarli do ołtarza, Grek przekazał Emilii Lukasowi, dając mu mocne skinienie głową i klepnięcie po plecach. Dbaj o nią! Powiedział. Lukas skinął głową poważnie, wyraźnie, rozumiejąc powagę słów. Grek usiadł, zajął miejsce wśród gości, którzy teraz patrzyli na niego z nowym szacunkiem. Wymógł swoje miejsce w życiu córki i wygrał. Oglądał z dumą, jak Emil i Lukas składają przysięgi. Po ceremonii przyjęcie odbyło się pod dużym białym namiotem niedaleko winnicy. Goście i nowożeńcy świętowali. Gryk stał na skraju tłumu, popijając swój napój i obserwując Emilii z daleka. Wyglądała promiennie, szczęśliwsza niż widział ją od lat. Sophie podeszła do niego i twarz miała całą spiętą z frustracją. Nie mogłaś tego zostawić, prawda? Wyszeptała pod nosem, ramiona miała skrzyżowane, gdy na niego patrzyła. Gryk obrócił się, by stanąć twarzą w twarz z nią. Jego wyraz twarzy był spokojny, ale stanowczy. To nie chodzi o ciebie, Sophie. Chodzi o Emilii potrzebowała dziś ojca i nie zamierzałem jej zawieść. Sofi prychnęła, przewracając oczami. Było w porządku bez ciebie. Grek pokręcił głową, patrząc jej prosto w oczy. Nie nie było i w głębi duszy wiesz o tym. Nastała krótka cisza, gdy wzrok Sofii zachwiał się. Zawsze była dumna, zawsze chciała kontrolować, ale dziś przegrała i Grek nie pozwolił jej tego odebrać. Sophie nic więcej nie powiedziała, po prostu odwróciła się na pięcie i odeszła, wyraźnie zraniona dumą. Greg patrzył jak odchodzi, ale nie czuł goryczy. Wygrał jedyną bitwę, która się liczyła. Później tego wieczoru, gdy słońce zaczęło zachodzić, a przyjęcie dobiegało końca, Emily znalazła swojego ojca stojącego na skraju parkietu. Uśmiechnęła się, podchodząc do niego z nowym mężem u boku. Tato, powiedziała łagodnie, a oczy były pełne wdzięczności. Dziękuję, że tu jesteś. Grek uśmiechnął się, przytulając ją. Nie przegapiłbym tego za nic na świecie. Stojąc razem, ojciec i córka, ponownie zjednoczeni, Grek wiedział, że rzeczy nie będą idealne w przyszłości. Wciąż były rany do uleczenia, wciąż rozmowy, które trzeba było przeprowadzić. Ale po raz pierwszy od lat czuł nadzieję. Wiedział, że on i Emil mogą odbudować ich związek, że ich więź wzmocni się z czasem. Noc zakończyła się, gdy Grek obserwował, jak Emmy i Luka tańczą pierwszy taniec. Siedział cicho przy stoliku. Stracił wiele przez lata, ale dziś odzyskał coś znacznie cenniejszego swoje miejsce w życiu córki. Gdy muzyka grała, zastanawiał się nad podróżą, która go tu przeprowadziła. Życie miało sposób, żeby zaskakiwać, testować siły i odporność, ale ostatecznie miłość, prawdziwa, bezwarunkowa, zawsze znajdowała sposób, by zaświecić. Jeżeli ta historia poruszyła Twoje serce lub w jakikolwiek sposób z nią się utożsamiasz, proszę zostaw komentarz poniżej. Podziel się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami lub po prostu miłością. Nie zapomnij polubić i udostępnić tej historii, jeżeli ona z Tobą rezonuje. Chcę usłyszeć Twoją opinię. Kontynuujmy rozmowę w komentarzach. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.